Dzisiaj przeżywamy kolejną niedzielę wielkanocną, taką szczególną, dlatego że przeżywamy uroczystość wniebowstąpienia Pana Jezusa. Myślę, że takie jedno zdanie, które może dzisiaj być takim przewodnikiem po tej uroczystości, jest to ucieszyć się radością Pana. No bo to jest taka dość trudna sytuacja, kiedy Pan Jezus odchodzi. Jest to odejście, które też rodzi niepewność, jest zapowiedzią czegoś jeszcze, ale my nie lubimy tej niepewności. Często ta niepewność budzi w nas obawę, brak poczucia bezpieczeństwa, a my dzisiaj w Ewangelii usłyszymy, że apostołowie oddali pokłon Panu Jezusowi i z radością wrócili do Jerozolimy. Z radością wrócili, potrafili się ucieszyć radością Pana i to znaczy, że ich serca były przygotowane na to, co się miało wydarzyć, na ten moment Pięćdziesiątnicy, gdzie przyjęli w pełni Ducha Świętego i byli temu Duchowi Świętemu posłuszni, dlatego że potrafili naprawdę wejść w taką głęboką relację właśnie z Chrystusem, który jest Panem. I myślę, że warto w takich trudnych sytuacjach naszego życia, kiedy przeżywamy odejścia naszych najbliższych w różnych wymiarach, czy to wyjazd, czy to jest doświadczenie śmierci, wejść w zaufanie. W zaufanie, które staje się nowym życiem dla nas, nową nadzieją, konkretnym nowym rozwiązaniem, które czasami może nas zaskoczyć, tak jak zaskoczyło apostołów w Dzień Pięćdziesiątnicy. Amen.